Dzień dobry. Dziś kolejna przedstawicielka rodziny średniowiecznych szarpanych lir. Tym razem jest to instrument znaleziony w Kravik w Norwegii. Jeśli chodzi o datowanie, spotkałem się z różnymi opiniami. Jedni twierdzą, że to instrument z XIV wieku. Inni na podstawie badań węglem C14 przesuwają datę budowy tej liry na wiek XVI. I tak czy inaczej jest to bardzo ciekawa kontynuacja linii wczesnośredniowiecznych lir znajdowanych na północy Europy. W porównaniu do wcześniejszych przykładów ten instrument ma zupełnie inny kształt. Linia korpusu jest taka niespokojnie falująca. Ramiona też wyginają się nieco na boki, półokrągło, przywodząc na myśl nawet greckie liry. Ciekawym elementem jest też to, że ramiona tej liry nie stanowią przedłużenia płaszczyzny płyty rezonansowej, a też wyginają się nieco do przodu. Dzięki temu można przeprowadzić struny w ten sposób, że mijają one tutaj krawędź korpusu, krawędź płyty rezonansowej i chowają się za poprzeczkę, więc można je zaczepić na kołkach z tyłu, a nie z przodu, tak jak zazwyczaj to bywa we wcześniejszych lirach. Instrument też ma 7 strun, a nie 6, jak to zazwyczaj bywało. Jego korpus jest w ogóle szerszy i głębszy, z tyłu zaokrąglony, lekko leciutko wypukły. Dzięki temu, że mamy 7 strun, mamy do dyspozycji pełną skalę diatoniczną. Jeśli chodzi o płytę rezonansową, strunnik czy podstawek, te elementy nie zachowały się, więc odtworzyłem je na podstawie podobnych wzorniczo instrumentów z tamtych czasów, ale jest to rodzaj hipotezy, tak, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle były jakieś otwory rezonansowe. W wielu lirach otworów rezonansowych nie było. Tak jak mówiłem, ze względu na to, że korpus jest szerszy i głębszy, dźwięk tej liry również jest głębszy i pełniejszy. Chcą się Państwo dowiedzieć czegoś więcej na temat tego instrumentu oraz innych z mojej pracowni, proszę pisać pod adres instrumenty@o2.pl.